witam was w kolejnym filmiku i dzisiaj nagrywam dla was daily vloga. Jest 31 sierpnia, czyli poniedziałek. Jest poniedziałek i nagrywam daily vloga. I zaraz będę wam wszystko pokazywać, co się u nas dzisiaj dzieje. Być może będzie to trochę nudny dzień, ponieważ nic nie mamy dzisiaj zaplanowanego ciekawego. Ale pomyślałam, że nagram wam, ponieważ często w komentarzach prosicie mnie o takie vlogi z naszego dnia. Więc zapraszam do oglądania. Sonia wstała i najpierw idziemy na dwór, żeby się załatwiła. Nie biorę nic ze sobą, biorę tylko smycz. Tutaj mam ten pojemnik na woreczki przy smyczy. I szalki, ponieważ to jest takie krótkie wyjście. I takie, które będzie trwało jakieś do 10 minut. W zależności ile mam rano czasu, żeby z nią wyjść. Zazwyczaj idziemy na krótko. No i to jest pierwsze, co Sonia robi po tym, jak wstanie. Chodź, Sonia. Zosia już wstała i je sobie śniadanko, tylko że tutaj w miasteczce jeszcze miała z wczoraj liście. A dzisiaj dam jej nowe, ponieważ mój tata na wsi zerwał właśnie takie mlecze i chyba babki lęstowate, nie wiem, a mlecze też są. I tutaj do wazonu, żeby nam szybko się nie zeschły. Wziąłem sobie do wazonu z wodą. I Zuzi teraz nałożę do miseczki trochę tych liści, żeby miała na śniadanie. I Zuzia już sobie je śniadanko. Teraz zrobię śniadanko dla Soni. I będzie się ono składało głównie z karmy. Tylko że nie dam go do miseczki, jak często wam pokazywałam w vlogach, jak czytam daily vlogach. Ostatnio Soni częściej daje właśnie w zabawkach jedzenie i ona chętniej je wtedy karmę niż tak zwyczajnie z miski. Ja mam dużo takich zabawek na przysmaki, ponieważ u mnie się świetnie sprawdzają. Na przykład tą Sonię ma już od roku chyba. I no ona jest już trochę urwana, ale jej wadą jest, że się strasznie nam tucze po podłodze. Więc ją rzadko już teraz ją prawie nie używamy. Ale na przykład te i jeszcze te inne, które wam pokazywałam, taka różowa, świetnie się sprawdzają. No i teraz do którejś z tych, albo Kong też się dobrze sprawdza. Włożę Soni śniadanko i może na przykład do Jerzyka. Ponieważ Jerzyk jest chyba największy. I tutaj włożę głównie karmę. Tą z Brita. Ale też jakieś smakołyki, żeby ją bardziej zachęcić, więc może jakieś jedno to serduszko. Coś z tego i jakiś jeden drops. Których mam najwięcej, może mleczny albo nie wiem, coś tam włożę jej i zje sobie tak śniadanko.
Sonia? I jest już prawie 13. Mam tutaj jeszcze to pedigree jambone, co poddałam na testerze Sonie. I teraz dam jej jeszcze trochę tego zjeść. Idę z Sonią na spacer i nie będzie to jakiś taki bardzo długi spacer, ponieważ jest bardzo gorąco i Sonia nie wytrzymałaby iść na łąki i długo spacerować, więc idziemy na spacer, ale nie taki bardzo długi, więc biorę podstawowe rzeczy, czyli najważniejsze, no to jest wiadomo smycz, szelki, tym razem biorę te szeleczki, biorę bidon, bo nawet jak nie idziemy na jakieś długo, to woda musi mieć ze sobą, skoro to jest spacer, biorę na wszelki wypadek saszetkę na przysmaki, ale wątpię, że nam się przyda, bo nie będziemy nic ćwiczyć. No i to wszystko, co biorę, ale nie będę wam nagrywać spacerku, ponieważ za długi byłby ten filmik. Ja teraz będę zmieniać Sonię miseczkę z wodą. Naleję jej świeżą. Jesteśmy już po spacerze i Sonia sobie odpoczywa. Ponieważ jest zmęczona, dzisiaj jest gorący dzień, więc nic tak nie robimy ciekawego. Nie bardzo możemy wykonywać też jakieś komendy z Sonią, sztuczki, nic tak ćwiczyć, bo ona jest zmęczona. I może też poćwiczymy ewentualnie wieczorem, ponieważ jak będzie chociaż trochę chłodniej, to będziemy mogła, teraz nie chcę Sonię też męczyć, bo jest gorąco. Ona jest jeszcze koloru ciemnego umaszczenia, czarnego, więc jeszcze bardziej jest jej gorąco. Więc tak. Nic w sumie nie robimy dzisiaj ciekawego, ale mam nadzieję, że mimo to ten vlog wam się chociaż trochę spodoba. Ja teraz jestem na internecie, tutaj na naszym kanale i sprawdzam wiadomości od was, komentarze sobie czytam i w ogóle na YouTube pewnie zaraz będę oglądać też jakieś wasze filmiki. Więc tak sobie siedzę tutaj. W sumie nie robię nic ciekawego. Sprawdzę też na fanpage'u jakieś komentarze. Dziękuję wam też bardzo za 1459 subskrypcji, aż tyle, ponieważ jeszcze niedawno pamiętam, jak obchodziłam 1000 subskrypcji, a jest już 1459, więc bardzo, bardzo to tu jest dużo. I dziękuję wam za to. Zapraszam was też na naszego Facebooka, na stronkę na Facebooku, na fanpage Świat Czterech Ław. Jeżeli jeszcze nie wiecie, że mamy fanpage i tu się dzieje najwięcej rzeczy, daję wam zawsze linki do każdego filmiku, który dodaję na YouTube. Oraz też dodaję często zdjęcia Soni, zdjęcia Zuzi rzadko, bo Zuzia ma osobny fanpage. Ale dodaję wam też jakieś krótkie informacje, pytam was o coś, więc jeżeli nie wiecie, że mamy fanpage'a, to was zapraszam. Świat Czterech Ław się nazywa i możecie nas polubić. Ja też wypuścić Zuzię, żeby sobie trochę pochodziła po dywanie. Sonia jak zawsze jest, była przywitać się z Zuzią, od razu jak wijałam Zuzię. Teraz będzie ją śledzić. Chodzić za nią. A Zuzia gdzieś spaceruje. Robiliśmy dzisiaj pranie rzeczy Soni i są to ubranka właśnie z zimy, dopiero teraz je praliśmy.
Więc tak, ten płaszczek był już brudny. Opraliśmy ten sweterek czerwony. Tą bluzeczkę różową. Też była już brudna. Upraliśmy też szaleczki. Te szare na przykład już były takie gdzieś tu po bokach brudne. Te różowe szalki. Te różowe szaleczki. Czerwone. Tą zbyt czerwoną. I też zabawki, więc ten fałek był już naprawdę jest bardzo poniszczony i był cały brudny, więc też go upraliśmy. Taką piłkę, którą sobie dostałam w swoje pierwsze urodziny. Tego Mikołaja, on był już bardzo brudny. To nie była aż taka brudna, ale już upraliśmy, była trochę brudna. Ten jeżyk był już bardzo brudny, więc został uprany. I to w sumie wszystkie rzeczy, jakie upraliśmy Sani. A jeżeli ktoś by pytał, no to praliśmy to w szamponie dla psa, czyli w szamponie Sani. Tak, żeby nie miała potem żadnego uczulenia w tych ubrankach. Nie pamiętam też już dokładnie, czy wam pokazywałam, ale jakiś czas temu kupiłam sobie, znaczy kupiłam dla Soni takie wiadereczko. To jest takie wiadereczko, tutaj jest do trzymania takim. I ja je kupiłam nie na przysmaki, tylko na akcesoria właśnie takie ozdobne dla Soni i kosmetyczne, więc tutaj mam też różne woreczki. I może wam zrobię też taki filmik, co się w nim znajduje. Ja mi się znajdują takie właśnie woreczki, szampony, te szczotki i akcesoria ozdobne, takie zaczepki i zawieszki do obroży. A tutaj to już mam te pudełka, co znacie, na przysmaki. Zuzia już nie ma raczej tego pudełka, ponieważ ona ma teraz to pudełeczko. I w tym pudełku znajdują się rzeczy Zuzi. No, Zuzi teraz w tym nie ma. Bo sobie chwilę tam spaceruję po domu. Zbieram też już powoli kilka rzeczy do Denka, ponieważ niektóre smaczki mi się już skończyły. Tu mam jeszcze próbkę z Royal Canin. Miałam jeszcze jedną i się skończyłam. To już niektóre smaczki się pokończyły. Chciałam was właśnie zapytać jeszcze, żebyście mi napisali w komentarzach, ponieważ mam te kabanosiki jeszcze nieotworzone, to z Planet Pet, to o smaku jagnięciny, kurczaka i o smaku wołowiny. I zastanawiam się nad takim filmikiem, nad testem, ponieważ już robiłam taki test jednego kabanosika o smaku kurczaka, a teraz chciałam zrobić taki test z Sonią, porównać, który smak jej najbardziej smakuje. I czy zrobić taki ewentualnie filmik tych naraz kabanosików, dać je w kawałku, który najlepiej lubi. A tu mamy te ciasteczka. Z Lulopec. I w sumie mogę sobie jedno dać to ciasteczko. Ksenia już tu przyszła. Mogę dać jej warzywne, to jest warzywne ciasteczko. No, nie, ona sobie wzięła. Ponieważ to są jej ulubione ciastka. Ksenia już się z wami żegna. Bo i się chce spać.
Jeżeli ten daily vlog Wam się podobał i chcecie, abyśmy częściej nagrywali daily vlogi, ogólnie nie wiem czy częściej, ale jeżeli chcecie, żebyśmy nagrywali daily vlogi, to kliknijcie łapkę w górę pod tym filmikiem, żebym wiedziała, że podobają Wam się takie filmiki. I do zobaczenia w kolejnych filmikach z Sonią i Zuzią.